Siemka, z tej strony Brosołt i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelations. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie sekwencję trzecią, zrobowaliśmy dwóch asasynów i to chyba tyle. W tym odcinku weźmiemy się za wspomnienie Sofii, które jest tutaj, dosyć niedaleko głównej misji, no ale zajmiemy się poboczniakami po prostu. Taki mam plan, bynajmniej. Bene. Mia cara, the strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea, above all. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere. But the lady and I are... Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Who was that? Belladonna. Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedo venia. No tak. What brings you to było coś dogs? Takiego. I took a break from my work. Mieliśmy na misję taką grywalną chyba. But here they claim the captain's papers are not in order. No bo mi się już coś pojebało. Możecie mi napisać. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I will meet you back at your shop. Czwarta strona świata. Dostawa z Sofii ugrzęzła w biurokratycznym bagnie. Odzyskają dla tak pięknej damy. Pełna synchronizacja. Dostań się na teren portu i opuść go nie zwracając na siebie uwagi. No to może być ciężkie. Dobra, no przejdziemy sobie tachami, nie? Że co? Jeszcze raz. Teraz już wiem, gdzie iść, przynajmniej. Zaraz będziecie musieli to oglądać od nowa, ale chyba nic wam się nie stanie, tak mi się wydaje. Czy ktoś wskoczył do wody, czy mi się wydawało?
Okej. Ale co ja mam zrobić potem? Will roll. Too many deaths in this bailey. Who saw what happened? Via Sartor. Perfetto. Dobra, opuść ten rejon. Dodatkowy cel zrealizowany. Nie bać was, frajerzy. Nie wiem, o chuj im chodziło. Kurde, Sofia jest tak daleko. Muszę się podrapać, dobra. Superior training. Tą misję robiłem prawie minut, 10 minut. Salute Ezio, any luck? Mademigella Sofia Sartor, Libraia, Costantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. W tej fryzurze to nie wygląda, jakby był Ezio, nie? This is a print of a map by Martin Waldseemüller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Por Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit,
My head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. Or a small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. Oh man. Mamy kolejne wspomnienie Sofii. To zaraz obok w sumie. No dobra, no. Zróbmy sobie. Dodało nam się te wspomnienie jako oddzielna taka sekwencja. Ale wbijam coś. Coś wbijam. To kurwa, co ja wbijam. To była sekwencja czwarta. Fajnie. Fajnie wiedzieć, gra. Dobra, idziemy do kolejnego wspomnienia Sofii. Jak już jesteśmy w jej temacie, nie? I okazuje się, że to jest fabuła. Nie wierzę. Może jakiś werbunek asasynom sobie też zrobimy. Ona jest na górze, czy co? Że jest. Jak ona tam wlazła? Nie jakimiś legalnymi sposobami. Jeszcze wyżej? Jum to jebał coś na caban. Nie wierzę, że tu jest misja. Znaki i symbole, część pierwsza. Nieopodal świątyni Hagia Sofia Nicolo Polo ukrył księgę zawierającą informacje o miejscu przechowywania klucza do Masjafu. Aby ją znaleźć, musisz podążać za symbolami Polo. Dobra. Odzyskaj księgę. Ja nie mam spadochronu, nie? Kurde, szkoda. Pierwszy raz by się przydał. Tak to muszę schodzić tradycyjnie. Jak pedał. Po prostu.
Okej, jakąś księgę znalazłem. Wieża Galata odblokowana. Dobra, zrobimy kolejne zadanie Sofii. Tylko... Gdzie ono jest? Jestem prosto skierowany. A tu jest. Dobra, pójdziemy sobie do wejścia do tunelu. Mam dopiero 17 minut, więc w sumie mogę sobie porobić te wspomnienia Sofii, jeśli to będzie na tym polegać, bo to są tylko łatwe procenty i to jeszcze bez dodatkowych wspomnień do zdobycia. Więc naprawdę to jest coś niesamowitego i coś pięknego, bo w Revelations już trochę z tym przystopowali, nie? Nie robią takich gównianych bardzo dodatkowych wspomnień. Dobra, idziemy do kryjówki. Może nie pamiętam, kiedy ostatnio mi się dobrze grało w Assassina. Miałem ciężkie momenty, ale teraz jest okej. Może być. Może być. Tragedii nie ma. Można grać. Dobra, nie wyświetlaj mi już tej mapy, no. Mapę to chyba dłużej ładuje niż całą grę, wiecie? Stop it! What is wrong? Stop it! Stop it! Stopy. Kupiłbym tą wieżę Galata. No ale oczywiście jestem biedny. Pamiętam, kiedy ostatnio tu bank widziałem. Czy ja wszedłem do jakiegoś grobowca, czy coś? Czy ja robię wspomnienie Sofii? Powiedzcie mi, bo zgłupieję. Bo było tutaj jeszcze coś. Nie wierzę. Nie, grobowiec zacząłem. Może jeszcze mi powiecie, że na czas. Chyba zgłupieje. Wieża Galata. No, mówiłem, że w ciągu 6 minut. Trop pozostawiony przez braci Polo zaprowadził Ezio do wieży Galata. Przetrząśnij ją, ale zachowaj ostrożność. Gdzie ja mam iść? Dobra. Nie rycz, tylko biegnij. Run for your life.
to raczej jest wspomnienie Sofii. Dawaj, dawaj, Ezio. Wow. No nie powiem ładnie tu. Ale szybko, Ezio. Nie mamy czasu. Mając moje szczęście, to bym jeszcze nie trafił w tyrolkę czy coś. Dobra, ale mi fajnie idzie. Ale czy jakby 6 minut to już minęło, nie? Może teraz zrobili bardziej hardkorowe te grobowce? Ej, może się to już skończyć? Ja naprawdę czuję, jakbym już 6 minut zrobił. Co jest? Dobra, już wiem. Jezus. Zapomniałem o tym długim skoku, no kurde, i teraz straciłem pewnie tyle czasu. Aż mi się chce teraz płakać, nie?
Jedyne co ja umiem robić w takich momentach. Proszę, chcę to już skończyć. Dobra, mamy klucz do Masyafu kolejny. Super. I chyba mi się udało dodatkowe wspomnienie zrobić. Chyba. I co teraz? Jest, udało mi się ukryć poziom w ciągu 6 minut. Super. O, nie będę musiał tutaj wracać. Jak ja się cieszę, naprawdę. I'm so happy now. Jeszcze mam pół godziny. Znaczy, Boże, jakie pół godziny? Mam dopiero pół godziny. Więc mogę sobie jeszcze jakiś werbunek ogarnąć. Jak wyjdę z tego gówna. Szamba. Kolejne wspomnienie Sofii. Are you kidding me? Dobra, bierzemy ten werbunek. Na namo na mua! Pomóż mieszczaninowi. Czemu on walczy na murze? W końcu się przydały te zasłony dymne. You are not alone, Arkadashim. Arkadashim. Let me repay your kindness with action, assassin. If you would have me, I will join your cause. Despina Theologou. Czy chuj wie, jak to się czyta? Jest w twoim bractwie. What an eccentric man. Now we go. Million choices. Find. Dobra, idziemy do kolejnego asasyna.
Tylko sobie przekupię też Herolda, bo dosyć duży mam ten rozgłos. Nieważne. To już nieważne. Oni go zepchną. Dobra, udało mi się z nim porozmawiać. The face of this violence. Add your voice and your strength to the tide of opposition. I will, for I have longed to serve a cause larger than myself. Jestem teraz zauważalny. Ron Wesley. I'm a good man. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden werbunek. Może się trochę ta sytuacja ogarnie z tymi asasynami, bo ostatnio dużo ich straciłem. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Fight for an honorable cause, Arkadashim. Not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. Szkoda, że nie mogę sobie przejrzeć asasynów. Ja nie bym to zrobił. Nie bym miał jak. A ile mam już procent? 32 może? No, to mi się podoba. Jeszcze nie nadrobiłem tej sekwencji trzeciej. Ale to się zrobi. A, bo ja tu w głupi sposób to zrobiłem, no tak. Dobra, słuchajcie, 32% mamy, bardzo fajnie, coraz bliżej końca. Ja tylko na to czekam, co? Nie no, 32% szczerze mówiąc to bardzo dużo, było aż 7% ostatnio. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed Revelations.